Marta Byszewska, z zawodu PR-owiec, po godzinach autorka bloga Cała Jego, na którym dzieli się swoją relacją z Jezusem. Modlitwą, która pozwala jej wyrazić siebie, jest uwielbienie flagami. Jej marzeniem jest wydanie powieści, która pomoże czytelnikowi zobaczyć, że życie z Bogiem jest niesamowitą przygodą. Na co dzień fascynuje ją możliwość współpracy z Bogiem, który przez zwykłych ludzi pragnie podnosić przygniecionych cierpieniem i własnymi słabościami, przynosząc im uzdrowienie i uwolnienie. Posłuchajcie jej historii. Marta, każdy z nas ma taką historię, która przybliżyła go do Boga. Wiem, że wiara była w Twoim życiu obecna od dzieciństwa, jednak w pewnym momencie nastąpił przełom i ta Twoja relacja z Bogiem ewoluowała, przyspieszyła. Powiedz, jakie były te początki? Zaczęło się od tego, że w wieku 19 lat wyleciałam do Stanów. Chciałam tam pójść na studia, ale sprawy się nieco pokomplikowały i nie było to tak proste, jak wydawało mi się, że będzie. I po prawie roku pobytu w Stanach był taki wieczór, kiedy było mi naprawdę bardzo ciężko. Klęczałam na ziemi i po prostu płakałam, wyłam wręcz przez 2 godziny, wołając do Boga, że jeśli On jest, to On musi coś zrobić do rana, bo jeśli On nic nie zrobi, to ja kupuję bilet do Polski, wracam, nie idę na żadne studia, po prostu poddaję się. I w końcu ten płacz utulił mnie i zasnęłam. Ja nawet nie mówię, że Jezus mi się przyśnił, bo On po prostu przyszedł do mnie we śnie. Podczas tego snu doświadczyłam swojej grzeszności, tego, że Bóg jest święty, a mi bardzo do Niego daleko. W tym śnie stałam na parkingu i Jezus jakby z nieba. Zobaczyłam krzyż, który się otworzył i wyszedł z niego Jezus i szedł w moją stronę. Był coraz bliższy i bardzo szybko zorientowałam się, że naprawdę nie idzie tylko na ziemię, ale idzie do mnie konkretnie. I wtedy poczułam, że ja go naprawdę kocham, że to nie są tylko rytuały, że to nie jest coś takiego, jak było przez całe dzieciństwo, że ja chodzę do kościoła na mszę, że chodzę na wszystkie możliwe nabożeństwa i tego Boga spotkam kiedyś tam po śmierci, bo Boga to przecież na ziemi mogło spotkać tylko tacy święci jak siostra Faustyna czy ojciec Pio. Dokładnie. Więc w tym śnie doświadczyłam, że mu naprawdę na mnie zależy i on naprawdę na mnie patrzy. I poczułam się tak bardzo brudna, że chciałam wcisnąć się w ziemię, ale coś mnie trzymało, że nie byłam w stanie tego zrobić, ale stałam sztywno i po prostu musiałam patrzeć w jego oczy, które były piękne, ale tym bardziej widziałam w nich swoją słabość, a on mówił tylko: kocham cię, kocham cię, kocham cię. I po tym śnie, kiedy obudziłam się, bo on przyszedł bardzo blisko i tak naprawdę dał mi siebie w Komunii Świętej, po tym śnie, kiedy obudziłam się, był świt tak naprawdę. Ja wyskoczyłam z łóżka, nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Nie wiedziałam, że można mieć relację z Bogiem, że można mieć relację z Duchem Świętym, że można go doświadczyć. Ja po prostu zaczęłam biegać po pokoju w kółko. Wiem, że to brzmi abstrakcyjnie, ale przez pół godziny po prostu płakałam, śmiałam się jednocześnie. Skakałam, klękałam, kładłam się, siadałam i uwielbiałam Boga. Nie wiedząc, było to spontaniczne. Ja nie wiedziałam w ogóle, że Boga się uwielbia. Ja nie wiedziałam, że jest coś takiego, że uwielbiając Go tak naprawdę przybliżamy się do Niego, że to jest pewien sposób też modlitwy. Więc trwało to mniej więcej pół godziny i później zaczęłam dzwonić do wszystkich po kolei i mówić, co się wydarzyło, do rodziców, do sióstr, do przyjaciółki, do dziadków i mówiąc, że Jezus przyszedł do mnie we śnie. I tak naprawdę od tego zaczęła się moja przygoda z Bogiem, bo ja nie miałam żadnej wspólnoty, nie natrafiłam na ludzi, którzy by pokazali mi to, że Bóg jest dobry, że Bóg chce mieć ze mną relację. Tylko On sam mnie wszystkiego uczył. Tak naprawdę jeśli z kimś dzieliłam się tym, to ludzie nie rozumieli dokładnie do końca, o co mi chodzi. Więc wyglądało to tak, że ja szukałam konferencji, czegokolwiek, co tylko dało się w internecie posłuchać, żeby posłuchać o tym, jak mogę też budować te relacje z Bogiem. Zaczęłam z Nim rozmawiać, zaczęłam słyszeć głos Ducha Świętego. Też zaczęłam słyszeć głos tej drugiej strony, która próbowała mnie docisnąć i pokazać, że jestem beznadziejna i że dla mnie już nie ma ratunku, bo szatan, wiadomo, jest ojcem kłamstwa, więc wciska nam kłamstwo i robi wszystko, żebyśmy tylko nie doszli do tego głębszego poznania Jezusa, żebyśmy nie byli z Nim zjednoczeni, żebyśmy z Nim nie rozmawiali. Więc tak to się zaczęło, że byłam zupełnie sama i rzeczywiście poszłam na te studia w Stanach i tam zaczęłam widzieć cuda, kiedy... A co to były za studia? To był college, który skończyłam. Byłam tam... Mój kierunek to nauki polityczne. Więc tam podczas różnych zajęć, różnych egzaminów. Doświadczałam tego, że Bóg jest wszechmogący, kiedy miałam pracę na pełen etat. Nawet pracowałam więcej niż 8 godzin dziennie. Robiłam studia, niektóre zajęcia kończyły się po północy, więc musiałam się przygotowywać, uczyć. Miałam bardzo intensywny tryb życia, a mimo wszystko Bóg był na pierwszym miejscu i właśnie to, żeby spędzić z Nim czas, to mi
pomogło przetrwać, kiedy jeden esej na kilkanaście stron napisałam w jedną noc, po prostu co chwilę prosząc Ducha Świętego o wsparcie, kiedy egzamin, którego nie miałam prawa zaliczyć, bo naprawdę nic tam nie wiedziałam, po prostu nagle powiedziałam: Aniele, pomóż mi, jesteś tu, dany mi od Boga, więc mów mi, co ja mam tutaj napisać. I 10 minut przed końcem po prostu nagle odpowiedzi zaczęły spływać. Ja do tej pory nie mam pojęcia, jakie były pytania, ale po tygodniu okazało się, że straciłam 1,5 punktu tylko, więc zaliczyłam ten egzamin na najwyższą ocenę, nie mając pojęcia tak naprawdę, jakie były pytania. Więc tam się wszystko zaczęło, właśnie w Stanach. Musiałam wylecieć na drugi kontynent, żeby poznać prawdziwego Boga, i za to mu dziękuję. Czy to właśnie wtedy też wpadłaś na pomysł swojego bloga, Całajego, który prowadzisz do tej pory? To była jeszcze bardzo długa droga, ponieważ kiedy wróciłam, trafiłam do wspólnoty. Bóg obiecał mi w Stanach, że da mi wspólnotę pełną młodych ludzi, którzy będą żyli pasją dla Niego. Dla mnie wtedy to było zupełnie abstrakcyjne, bo byłam z tym tematem zupełnie sama. Więc rzeczywiście trafiłam do wspólnoty w Skierniewicach. Tak naprawdę ta moja relacja z Jezusem zaczęła się pogłębiać i tam zaczęłam służyć. Zobaczyłam, że służąc drugiemu człowiekowi poprzez modlitwę, poprzez jakąkolwiek pomoc, tak naprawdę ja najwięcej otrzymuję. Więc to był taki czas, gdzie uczyłam się słuchać Ducha Świętego i być mu posłuszną. I rzeczywiście w trakcie pobytu w tej wspólnocie na modlitwie przychodził taki pomysł, taki głos bardzo cichy: Marta, załóż bloga i zacznij się dzielić tym, co masz ze mną. I ja byłam przerażona, powiem szczerze. Ja w ogóle nie byłam gotowa, żeby o tym pisać. Dla mnie to było zbyt po prostu takie osobiste. Nie chciałam się tym dzielić, nie chciałam o tym mówić, więc powiedziałam: nie, nie zrobię tego. I wtedy Bóg, znając mnie, stworzył mnie, więc On wie, jaka jestem, dał mi taki pomysł: załóż tego bloga incognito, nikt nie będzie wiedział, że to ty. Więc ja przez to, że połknęłam w życiu masę powieści takich przygodowych i kocham takie rzeczy, więc jak się dowiedziałam, że miałabyś w tym być jakaś tajemnica, to ja totalnie za tym poszłam. Założyłam tego bloga i na początku to były tylko teksty, nie było żadnych nagrań, no bo wiadomo, nikt nie wiedział, że to ja. I to było takie dość zabawne, kiedy osoby, które znałam, pytały: Marta, czy to ty jesteś całą jego? Czyli znały twój styl i po prostu domyślały się, że ty możesz być autorem. Tak, słyszałam: widzę w tym twoje serce. Ja oczywiście bardzo starałam się publikować na przykład te posty wtedy, kiedy było spotkanie wspólnoty, żeby na przykład osoby pomyślały: okej, ona nie mogła tego napisać, bo teraz była z nami. Więc robiłam różne takie triki, aby nikt się nie dowiedział, że to ja. I co się stało, że zmieniłaś zdanie, że jednak pokazałaś swoją twarz? Bo w tym momencie blog na różnych portalach działa i widać tam całą ciebie. Zgadza się. Mniej więcej rok temu, może 11 miesięcy temu, Bóg zaczął mówić mi o tym, abym po prostu się ujawniła, żebym nagrała pierwszy filmik, żebym pokazała, kim jestem. Dla mnie to było na początku przerażające, ale w końcu na pewnej modlitwie poczułam taki pokój, że wiedziałam, że mam to zrobić. Dostałam konkretną datę, kiedy to ma być, i to był 8 grudnia. 8 grudnia 2021 roku wrzuciłam pierwszy filmik, w którym witałam każdego, kto był ze mną wtedy na tym blogu. A masz jakiś swój ulubiony sposób na modlitwę? Sposobów modlitewnych jest bardzo dużo i to zależy też od czasu. Czasem po prostu kocham chodzić na adorację i siedzieć przed Panem w milczeniu i tak naprawdę odsuwać wszystkie myśli i po prostu trwać, nic nie mówić. Ja mam tendencję do tego, że czasem bardzo dużo mówię, więc myślę, że czasem Bóg też tak z ulgą przyjmuje to, kiedy w końcu milczę. Uważam, że Bóg jest godzien wszelkiej chwały i Bóg jest godzien tego, żebyśmy uwielbiali Go całym sobą. Nie tylko myślami, nie tylko sercem, ale także ciałem. Więc ja bardzo lubię uwielbiać Go flagami. Też tańcząc, wykonując różne gesty. No właśnie, co to znaczy? Co to znaczy? Uwielbienie flagami polega na tym, że proklamujemy, jakby ogłaszamy to, co się dzieje w duchowej rzeczywistości. I to jest niesamowite, że każdy kolor flagi ma jakieś znaczenie. Na przykład czerwony to imię Jezus albo krew Jezusa. Złoty to chwała. Ciemnoniebieski taki granat to Królestwo Boże. I w momencie, kiedy jest uwielbienie, zespół uwielbia Boga, to służba flagowa, czyli te osoby, które uwielbiają Boga flagami, to wszystko powinno się łączyć w jednym uwielbieniu. I kiedy zespół śpiewa o krwi Jezusa, flagi to wyrażają, nasze gesty to wyrażają. I to jest w ogóle niesamowite, bo ja od dziecka marzyłam, żeby tańczyć. Pochodzę z małej miejscowości, tam nie było za dużo możliwości i w gimnazjum już stwierdziłam, że jestem za stara, żeby zacząć, mając kilkanaście lat. Zawsze wszyscy się śmieją, jak to słyszą, ale tak, już postawiłam na sobie krzyżyk, że już tańczyć nigdy nie będę. I parę lat temu zorientowałam się,
że kiedy się modlę, kiedy zamykam drzwi, kiedy nikt mnie nie widzi, że zaczęłam rękami wykonywać jakieś gesty i że tak naprawdę ja chyba zaczynam tańczyć dla Boga. Twoje świadectwa są bardzo piękne i wzruszające, ale takie właśnie publiczne pokazywanie, opowiadanie o swojej wierze nie jest łatwe. Czy w tej chwili nie krępuje cię to, jak publikujesz właśnie różne nowe nagrania? Ja mogę odpowiedzieć tak, jak mówili apostołowie, że ja nie mogę nie mówić o tym, co widziałam i słyszałam. Czyli ta miłość, którą dostaję od Niego, nie jestem w stanie jej pomieścić, nie mogę jej zatrzymywać tylko dla siebie, dlatego po prostu się tym dzielę. Ale to nie kończy się tylko na blogu. Myślę, że jeśli ktoś ma relację z Jezusem, to nie jest w stanie włożyć tego do jakiejś szufladki i otwierać tylko wtedy, kiedy wychodzi na modlitwę, ale to się przewija też po prostu w życiu codziennym, w relacjach z innymi osobami, w pracy czy na uczelni. Miałam wiele takich sytuacji, gdzie osoby, wiedząc, że jestem wierząca, na przykład przychodziły do mnie z jakąś sprawą, prosiły o modlitwę, zadawały różne pytania, albo wręcz jeden kolega na studiach zapytał mnie: Marta, musisz mi zdradzić ten sekret. Ja nie wiem, o co chodzi, wiesz, bo ja cię nie znam, ale widzę taki pokój, ty jesteś chyba szczęśliwa, o co chodzi? Bo ja szukam czegoś, tylko nie wiem czemu, nie wiem czego, wytłumacz mi, co ty masz. I wtedy to jest dobry moment, żeby podzielić się świadectwem. No właśnie, więc teraz dla ciebie to już jest taka norma i jesteś z tego znana, ale w ogóle temat wiary nie jest najpopularniejszy, w ogóle w różnych środowiskach, także a może zwłaszcza wśród młodych ludzi. Jak twoi znajomi czy koledzy z pracy reagują, kiedy ten temat właśnie schodzi na temat Boga i wiary? I jak ty się z tym czujesz? Dla mnie najważniejsze jest to, aby być po prostu prawdziwą i abym była jedną wersją siebie, a nie w pracy coś innego, na wspólnocie coś innego. Więc moi znajomi w pracy, ja jestem PR-owcem, więc wszyscy, myślę, świetnie wiedzą, czym się zajmuję, co robię i wiedzą, że mam relację z Bogiem, że wiara jest dla mnie ważna. Ja nie biję nikogo Biblią po głowie i uważam, że najważniejsze jest życie w taki sposób, aby ludzie, kiedy chcą, po prostu pytali mnie o mój sposób może przeżywania wiary. A wcześniej mówiłaś też o tym, że teraz może, szczególnie wśród młodych, wiara nie jest tak bardzo atrakcyjna. Ja myślę, że jest to przede wszystkim dlatego, ponieważ nie każdy ma świadomość żywego Kościoła, nie każdy ma świadomość tego, że Jezusa można naprawdę spotkać, że można doświadczyć Jego obecności, nie każdy ma świadomość, że Bóg naprawdę uzdrawia, że Bóg uwalnia, że cuda, znaki, że to jest możliwe. Ja bardzo lubię współpracować z Duchem Świętym w taki sposób, że kiedy On mówi mi, abym podeszła do danej osoby i przekazała jakieś słowo, to bardzo lubię w taki sposób zaczynać w ogóle rozmowę o Bogu z daną osobą, ponieważ jeśli ktoś dowie się, że Bóg go widzi i kiedy przekazuje mu rzeczy, których nie mam prawa wiedzieć, no to on jest rozłożony na łopatki. I tak miałam w pracy poprzedniej, kiedy właśnie mój kolega był otwarty, ponieważ przekazałam mu pewne rzeczy, których nie miałam prawa wiedzieć. Tak było też na uczelni, tak czasem bywa, kiedy Bóg w kościele pokazuje jakąś osobę i mówi, żebym ją zaczepiła i przekazała dane słowa od Niego. Więc tak mają osoby z mojej wspólnoty, tak mają osoby z mojej poprzedniej wspólnoty, tak mają ludzie, wśród których się otaczam. I to jest normalne, że Bóg jest naszym Ojcem, więc On chce do nas nieustannie mówić. To jest relacja. Więc to nie jest nawet nic nadzwyczajnego, że słyszymy głos Boży, to nie jest nic nadzwyczajnego, że Bóg chce kogoś uzdrowić, bo On nas kocha, On jest dobrym Bogiem i Jezus umarł na krzyżu, żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy mieli życie wieczne, ale żebyśmy mogli tego doświadczyć już tutaj na ziemi. Jego uzdrowienia, przebaczenia. No właśnie, bo mówisz i o tych cudach, i o przebaczeniu, i o uzdrowieniu. O tym samym wspominał Grzegorz, bohater poprzedniego odcinka, którego zresztą sama znasz. Znam. I też wspominałaś mi jeszcze przed nagraniem, że sama również, podobnie jak Grzegorz, doświadczyłaś tego uzdrowienia na własnej skórze. Zgadza się. Od 2020 roku w sumie zaczął się taki trudny dość czas w moim życiu, ponieważ nagle zasłabłam w pracy, przyjechała karetka i nie było wiadomo, co się dzieje. Byłam bardzo słaba, wiele miesięcy na zwolnieniu. Kilka razy w tygodniu jeździłam po różnych lekarzach, robili mi badania, wkuwali się i nikt nie wiedział tak naprawdę, co mi jest. I po 4-5 miesiącach okazało się, że mam żółtaczkę typu C. I miałam zrobione takie pierwsze wstępne wyniki i okazało się, że rzeczywiście ta żółtaczka jest. Natomiast przed kolejnym badaniem, które miało być takim badaniem pogłębionym, które miało pokazać, jaka to jest faza, jak w ogóle wdrożyć leczenie i tak dalej,
Osoby z mojej wspólnoty pisały mi, że muszę koniecznie przyjść na spotkanie. Ja wtedy nie chodziłam, bo nie miałam siły. To był taki czas, kiedy ja leżałam nieruchomo w pokoju. Moja siostra pomagała mi z jedzeniem, ze wszystkim. Ja nie byłam w stanie w ogóle funkcjonować. I te osoby zaprosiły mnie i prosiły wręcz, żebym przyjechała na to spotkanie. Tylko ten jeden raz, bo tego dnia... To jest niesamowite, że w tej wspólnocie były i osoby z obecnej wspólnoty, i osoby z poprzedniej wspólnoty. Więc była tam taka moja duchowa rodzina w skondensowanej formie. Było tam kilka osób i ja rzeczywiście tam dotarłam i oni wszyscy za mnie się modlili. I ja już na modlitwie poczułam, że jestem uwolniona od tej choroby, że nagle przychodzą siły. I dzień później, czując się lepiej, sama przeszłam 2 kilometry idąc na adorację i to już było dla mnie cudem, bo dla mnie przejście 5 metrów to był już naprawdę duży wysiłek, gdzie dzień wcześniej nie byłam w stanie dojść od samochodu do tego miejsca, gdzie mieliśmy spotkanie. Więc ja wiedziałam, że jest dobrze, ja wiedziałam, że Jezus zaczął działać i jadąc wtedy do lekarza, oczywiście z badań wyszło, że jestem uzdrowiona, że jestem zdrowa, że w ogóle nie ma śladu wirusa, że nigdy w życiu tego wirusa nie miałam, co jest oczywiście niemożliwe. Lekarz stwierdził, że tamte wyniki były zrobione źle, badania były zrobione źle, coś tu musiało być nie tak. Ja mówię chwała Panu, bo wiem, że Jezus mnie uzdrowił. To był taki początek mojego uzdrowienia, bo Bóg jest dobry i On jest dobrym nauczycielem. I to był też proces, ponieważ Bóg mógł mnie od tak uzdrowić ze wszystkiego od razu, ale nie nauczyłabym się tego, że muszę też dbać o siebie, że muszę dobrze spać, że muszę odpoczywać, że muszę dobrze się odżywiać. Bo Bóg mówi, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. A ja troszeczkę w całym wirze posługi trochę o sobie zapomniałam. I miałam taki czas przed tą chorobą, że codziennie z kimś się spotykałam, bo codziennie ktoś potrzebował modlitwy albo spotkania osobistego, albo modlitwy przez telefon. I to było tak, że rzeczywiście poza pracą była tylko modlitwa i tylko służba. I to jest dobre, bo wiadomo, jak niesiemy ludziom Jezusa, ludzie tego potrzebują, ale jednak potrzebny jest balans i też takie zaopiekowanie swojego ciała, bo kiedy ja nie mam siły, kiedy ja nie jestem zdrowa, to z czego daję? Z pustego źródła dać nie można. No więc teraz jesteś pełna tej miłości i ta energia po prostu też bije od ciebie, jest to coś pięknego. No i wiem, że poza tym blogiem, który dalej prowadzisz, masz jeszcze jakieś inne plany, których celem jest również szerzenie tego Słowa Bożego. Czy możesz zdradzić jakieś szczegóły? Zgadza się. Moim marzeniem, takim największym, myślę, na ten moment, jest napisanie książki, napisanie powieści. I tak naprawdę to marzenie jest, odkąd skończyłam 4 lata. Jak miałam 4 lata, napisałam taką pierwszą swoją książkę. Jak już spotkałam żywego Boga, jak poznałam Jezusa, to wiedziałam, że ta książka ma być o Nim. Ale potem, jak wczytywałam się w Pismo Święte coraz głębiej, to stwierdziłam, okej, jest Pismo Święte, ja już genialniejszej książki nie napiszę, to jest bez sensu, to na pewno nie jest od Boga. I na kilka lat to marzenie ucichło. Ja je odepchnęłam na bok, ale pewnego razu na mszy świętej po prostu Bóg wrócił do mnie z tym tematem i powiedział, że Marta, co z tą książką? Mówiłem Ci już parę lat temu. Że to ma się zrealizować. Że to ma się zrealizować, więc wierzę, że to jest od Niego. Po owocach poznacie, więc zobaczymy. Ale zaczęłam rzeczywiście pisać, mam już historię w głowie, więc wiem, w jaką stronę to ma iść. Ale nie chcę, żeby to była taka książka, która by do czegoś zmuszała, która by pokazywała to, co ludzie już wiedzą. Ale ja chciałabym pokazać, że ten świat duchowy to jest świat, wśród którego, który nas otacza. Ja nie chcę tutaj mówić o żadnych regułkach w tej książce, o żadnych wymaganiach. Ja chcę powiedzieć o miłości Bożej, która jest ponad wszystkim, o miłości Bożej, która przebacza i która tak naprawdę chce, żeby człowiek był szczęśliwy, żeby miał szczęśliwe, spełnione życie. Mówisz właśnie o tym w swoich nagraniach, że ten Bóg jest dostępny, dostrzegalny w naszej tej prostej, codziennej rzeczywistości. Uważam, że to jest całe piękno tego, co robisz. No ja oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby te wszystkie plany się zrealizowały. No i dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przeminęło bardzo szybko i ja bym bardzo żałuję, że już musimy kończyć, ale mam nadzieję, że przed Tobą bardzo dużo sukcesów. No i chwała Panu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Chwała Bogu.